Robert Burnejka to znany kulturysta i biznesmen. Jego jednym z ulubionych powiedzeń jest to, że trzeba jeść steaki, a nie jakieś tam kanapeczki. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie na ulicy Towarowej 35, aby sprawdzić, czy jego burger jest lepszy niż dobra polska kanapeczka. Zapraszam. W tej restauracji jest dość ubogie, ponieważ w zasadzie są tylko cztery pozycje. Trzy mięsne i jedna wegańska. Te mięsne różnią się w zasadzie tylko liczbą kotletów, ponieważ mamy dostępną wersję z jednym, z dwoma i z trzema kotletami. My akurat zamówiliśmy tę wersję z dwoma, zapłaciliśmy za cały zestaw burgera, frytek i napoju bez cukru 54 zł. Napój bez cukru oczywiście dlatego, aby nie urazić patrona tego miejsca. Zakończyliśmy konsumpcję burgera w restauracji Roberta Burnejka Burgers. Co mogę powiedzieć o tym burgerze? Uważam, że był dobry, te kotlety były dość cienkie jak na standardowe burgery, ale przez to fajnie się komponowały z tym całym burgerem. Cena 54 zł. Uważam, że jak na standardy Warszawy za 300 g mięsa i burgera jest to średnio wysoka cena, także uważam, że możecie Państwo odwiedzić to miejsce.